Cześć wszystkim! No, Polny 7 to drugi odcinek Tyranii. Dobra, mamy tutaj jakąś panią. Bla, 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 bla. Tak. Porozmawiajmy z nią, zobaczmy, czego ona chce. To jest Aurora. Ona jest z Wzgardzonych. Tak, dodatkowo jest fajna ta. Dobra, to nie potrzebujemy za bardzo. Fajna jest... tak, zmiana w porównaniu do Pillarsów, że teraz widzimy jakby frakcję, do której należy dana osoba, oraz widzimy jej pozę, co będzie się trochę zmieniać podczas rozmowy. Okej. Okay. Chwała hegemonowi. Kiedy usłyszałam lawinę, obawiałem się, że odcięło ci drogę. Wojowniczka Zgardzonych uderzała rękawicą na pierśnię, która jest innym pozdrowieniem Legionu. Dowódca nie chciał powiedzieć, z jakiego powodu miał pojawić się tu zarządca rozstajów Letiany, ale jako, że mamy tu żadnych... jako, że nie mamy tutaj żadnych kuźni, domyślam się, że przybywasz, by przemówić do rozsądku głosom Nereta. Chciałam powiedzieć, by wziąć udział w mediacjach nad planem zmiażdżenia wiarołomców. Okej, tu już widzimy, że są pierwsze wpływy z naszego podboju. Widzimy, że jesteśmy... decyzja dotycząca podboju. Dostaliśmy zarządcę rozstajów Letiany, więc tu już jest o tym wspomniane. Okej, dobra. I dostaliśmy parę punktów do przychylności Zgardzonych. Nie wiem za co. Może za to, tego co wybraliśmy podczas podboju. Dobra. W każdym razie, tak między nami chciałam powiedzieć, że dobrze widzieć innego zwiastuna. A przy okazji, to jest również ciekawe. Wiedza. Z Imperium Północnego wyruszyło na podbój teraz zaledwie 10 tysięcy Zgardzonych, a obecni teraz w kraju należeli do tej pierwotnej wyprawy. Żołnierze Szkarłatnego Chóru pojawiają się i znikają, ale wielu z tych samych Zgardzonych widujesz od lat. To Aurora, kamienna tarcza z drugiej kohorty, weteranka początkowej kampanii w Wierzchołku 2 lata temu. Wraz z nią i jej oddziałem brałaś udział w walce podczas infiltracji teraz, na kilka tygodni przed pierwszą dużą bitwą podboju pod bramami osądu. Uczestnicy tych śmiałych wypadów poprzedzających wojnę pieszczotliwie nazywają siebie zwiastunami. Okej, okay, więc z tą panią znamy się. Przynajmniej teoretycznie. Dobra, i co mam do powiedzenia? Dzięki hegemonowi większość naszych starych sił inwazyjnych pozostała przy życiu, choć są rozproszone po terasach. Przydzieleni są tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Brakuje mi tych dni, gdy było przynajmniej tyle bitew, tyle chwały. Wiem jednak, że archoncie czekają twojego przybycia. Nie chcę cię zatrzymywać swoim ględzeniem o starych, dobrych czasach. Okej. Okay. Dobra, mam już pierwszą opcję. Przy okazji, teraz opłaca się bardzo używać tej opcji z różnymi statystykami, zwłaszcza z umiejętnościami. A zaraz pokażę dlaczego. Słyszałem ten szum w powietrzu. Widzisz ten blask wokół skał? Lawinę wywołała magię Kerosa. To hegemon zamknął nas w dolinie. No i właśnie, dostaliśmy dodatkowe doświadczenie w umiejętności wiedza. Więc opłaca się używać tych opcji specjalnych. Twoje zamysły są bardziej wyostrzone niż moje, drogi stanowicielu. Niewiele wiem o takich sprawach, ale skoro to magia Kyrosa, a ty przybywasz tu w ważnej sprawie, cóż, nie trzeba być archontem tajemnic, by domyśleć się, że jesteś tu obwieścić edykt. Cóż takiego Kyros przygotował dla swoich wrogów? 10 lat ropiące zarazy? Edykt wykręconych kości? Przybywam z edyktem Kyrosa. Nasi żołnierze wykonają zadanie lub zginą. Edykt jest wydany przeciwko nam? Przecież to Szkarłatny Chór uniemożliwia nam działanie. Dlaczego hegemon chce ukarać obie strony? Wybacz, niemniej kwestionować takiej sprawy, trzeba nam było pokonać wroga w ciągu paru tygodni. Tak długa zwłoka rzuca cień na nas wszystkich. Dobra, możemy zastosować przebiegłość. Tak. A co jeszcze mamy? Może już zastosujmy tę opcję. Skoro twoją pierwszą reakcją jest zrzucenie winy na Szkarłatny Chór, nic dziwnego, że Kyros wydał edykt, by przywrócić ład. No tak, no cóż. Pomiędzy naszymi armiami faktycznie panuje niezgoda. Masz rację, postępując w taki sposób, nie dajemy hegemonowi innego wyboru.
Masz rację, nie powinnam tak pochopnie nikogo obwiniać, zwłaszcza rozmawiając ze sługą sprawiedliwości. Przepraszam. Cóż, przybyłeś daleką drogę, nie będę cię dłużej zatrzymywać. Archonci zapewne będą chcieli cię wysłuchać na... Słyszałeś? Kolejni gońcy! Trzeci raz w tym tygodniu. Wiarołomcy usiłują wysłać posłańców za góry, aby wezwać pomoc spoza doliny. Ale teraz już na to za późno. Chodźmy, wskażmy im, jak wygląda porządna walka. Tak. Dobra, porozmawiajmy trochę o walce. Widzicie, troszkę stylistyka gry jest troszkę inna od Pillarsów. Wszystko jest takie dużo bardziej kanciaste i kreskówkowe. Tak. I chyba trochę takie bardziej fantastyczne, mniej realistyczne. Dobra. W każdym razie mamy naszą postać. Mam tutaj te dwie początkowe zdolności z moich dwóch początkowych darów. Może... Możemy dać jej moc? Nie możemy, bo jest nie w naszej drużynie. Okej, dobra. I mam to jeszcze zdolność za wszczenie buntów w mieście. Dobra, jeszcze dwa początkowe czary mają bardzo mały zasięg. Ale to nie będzie jakiś problem, dobra. Wielki, dobra. Czy go nie trafiłem? Chybiłem. Haniebnie. Dobra, nie udało się go zamrozić, w takim razie go podpalimy. I got it. Maga jest chyba troszkę również wolniejsza. Czasy tur troszkę chyba więcej zajmują niż w Pillarsach. Dobra, sprawdźmy dalej, czy jest więcej. Dobra. No i ekwipunek wygląda podobnie. Jak w Pillarsach również on jest krzywy. Ona sobie poszła dalej. Ja chcę tutaj zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego. O! Jest coś ciekawego. Zejdź po linię. Wejdź na krańc skalną po linię. Okej? Okej, co tutaj mamy? Poczęcony pomnik. Ten pomnik na wiele miesięcy postawiono żywion, dlatego jest w złym stanie. W niewielkiej poniszczonej przegródce na jego szczycie znajduje się zardzewiały naszyjnik. Zabierz naszyjnik. Poznajesz, że zardzewiały spiżowy naszyjnik to przedmiot z folkloru terasowców. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy? Ser. To będę, takie rzeczy sobie będę zbierał. That wasn't so hard. Do skrzyni, dobra. I helitro. Okej, dobra, jak widzieliście, teraz za otwieranie zamków odpowiada przebiegłość. Więc przyda się inwestowanie w nim również. Dobra. To jest to przejście, które jest zablokowanie magii hegemona. Dobra, to przejrzymy jeszcze dalej ekwipunek. Droga zwycięstwa do studni Wendrika zaznaczona jest wysuszonym w zwłoki. Przykład losu czekającego tych, którzy opierają się woli hegemona. Tak, ładnie. Dobra. Lawina odcięła nam drogę. Zdołasz się przycisnąć przez rumowisko? Powinniśmy zachować czujność i pozbyć się pozostałych wielołąców na przełęczy. Tak. To wygląda na misję samobójczą. Co gwardia wędreńska? Czyli ci obrońcy tej doliny. Chcę w ten sposób osiągnąć. Od innych więźniów wiedziałem się, że gońcy mają rozkaz wydostać się z doliny i szukać poza nią wsparcia dla sprawy wiarołomców w terasach. Nie wiem, kogo chcą przekonać. Rozbiliśmy wszystkie armie, fortece i samozwańczych władców, którzy się nas przeciwili. Może zamierzają przyciągnąć swoją stronę dzikie zwierzce? Zwycięstwo zagarconych wzbudziło powszechny strach. Wątpię, by ktokolwiek udzielił wsparcia przegranej sprawie. Tak też uważam. Przegrali wojnę wiele lat temu, to tylko ostatnie tchnienie umierającego ludu. Dobra, jak daleko stąd do Archontów? Już niedaleko. Kiedy oczyścimy przełęcz z wrogów, skieruj się na południe, stamtąd już tylko parę godzin do obozów. Dobra, idziemy dalej. To jest jakiś głaz. Nie możemy go przesunąć, ponieważ nie mamy atletyki. Ale musimy się przycisnąć. Co oznacza, że chyba Aurora zostanie za nami. Dobra, mamy tutaj jakiegoś, tak, kamienną tarczę. Tutaj mamy jakiegoś gościa.
Może weźmy go podpalmy. Wygląda na to, że podpalenie również powoduje. Bezwładnienie. Tak, ale dało nam się tylko go drasnąć. Spróbujmy teraz zabić. Tak, Janusz tracz również trafienie. Nie, również draśnięcie. Ale również jakąś zdolność do walki wręcz. Ten atak pojedynczy cel zawiera elementy stylu walki atakującego. Dobra. Co tam? Co tam to? A, po prostu zadał wrażenie od zimna. Nie. I znowu. Nie, razem trafiliśmy. Okej. Okay. No, walczymy dalej. Mamy różdżkę, którą możemy zobaczyć na dystans. Okej. Okay. Ja już dobiję. Okej. Okay. I jeszcze tym teraz myśmy się zajmijmy po kolei. Dobra. Tak, to go wypełniło. Tak, teraz się przewrócić. Fajnie. To teraz jego zamrożmy. Ładnie. Razem się udało trafić. Okej. Okay. Właściwie jest opis, co robi zamrożenie. Zamrożenie. Nie jest opisane. Zabijmy ją po prostu. O, wow. Trafienie krytyczne. Ładnie. Dobra. Co my tu mamy? Mamy ciężką zbroją oraz oszczep słońca. Wezmę to, ale niczego z tego nie potrzebuję. Ja już mam zbroję, która... Mamy lekką zbroją, która jest dosyć słaba, ale nie zwiększa nam cooldownów. Więc to jest mi fajne. Okej, okay, dobra. Chciałem jeszcze powiedzieć trochę o systemie walki. Generalnie jest wszystko bardzo podobne jak w Pillarsach. Czyli mamy naszą celność, która również się odnosi do umiejętności. Mamy obrażenia, mamy odzyskiwanie gotowości, tylko czyli jak często możemy atakować naszą bronią. Mamy takie same obrony jak w Pillarsach, czyli wytrzymałość, niewolę oraz magiczną. Też to chyba troszkę inaczej było w Pillarsach, ale dobra, trochę inaczej się nazywały. Natomiast odbicia zostały podzielone na parowanie oraz na uniki. Uniki to są generalnie odbicia przeciwko atakom dystansowym, a parowanie to są odbicia przeciwko atakom wręcz. Więc teraz to jest oddzielone. Więc to jest taka główna różnica. Dodatkowo pancerz, poza redukcją obrażeń, mamy również odbicie. Czyli procent szansy na to, że trafienie stanie się draśnięcie stanie się chybieniem, a krytyk stanie się zwykłym trafieniem. Czyli tak jakby procent szansy na to, że trafiony atak tak naprawdę nie trafi. Okej, dobra. Już nie spojrzałem na te różdżki, bo dostałem dwie różdżki. Jedną różdżkę mrozu przeciwko unik oraz różdżkę tytanów. Wrażenie na sekundę mają... O, to ma troszkę lepsze. Tak, bo nie ma... Ma troszkę lepsze obrażenie. 2,5. Zasięg 8. Dobra, to używajmy tej różdżki, skoro jest lepsza. Nie przejmuj się mną. Idź wzdłuż przełęczy. Dratus, jesteś ranny i to poważnie. Śmieję się, zaciskając zęby, że niby to? Ledwie draśnięcie. Wiele razy widziałem znacznie gorsze. Jeżeli pozwolisz mi sobie pomóc, mówię, że nic mi nie jest. Również jęczy poruszająca głową. Grobowy Asze nas chroni. Idź, pomóc reszcie. Dobra. On it. Idziemy. Okej, okay, tutaj kolejny wiarołomca. Na grubsze odcisanym paru zatknięciach jest kilka czasych społowiałych od słońca oskubanych do kości przez padlino rzecz, ptak innego herbu szkaratny chór nie potrzebuje. Tak, fajnie. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj się ktoś bije.
Try and catch me, worm. Okej. Ktoś ze szkarłatnego chóru. Młoda szkarłatna furia. Szkarłatne furie to elitarni wojownicy szkarłatnego chóru. Wyruszają się po imigracji atakami mordeczym uporem. Są lepiej wystrzeleni, wyszkoleni, większość w poborowych chóru. Chwalcy stają się pierwszym w szeregach. Brutalnymi popisami i umiejętnościami wywołują żołnierze chrzczące krwi, a we wrogach strach. Okej. Okay. Strzelona wewnętrzka nieprzyjaciela spogląda na twoją towarzyszkę. Ona jest szalona! Napiła się wody z ołowiem albo coś. Uciekajmy, póki możemy. Ha! Fatefinder! Here, here at last. Care to join me in putting these cowards out of their misery? Dołącz do walki. Zostaw paru dla mnie. Za wierzchołek do ataku! Gwardia Werdańska nosi broń i rusza na przód. Wenderlińska. Dziwne nazwy. Tak, jedna rzecz, która mi się nie podobała w Pilarsach, to dziwne nazwy. Najwidoczniej również tutaj jest tak samo. Dobra. Zajmijmy się może tym gościem. Ona ma już jakąś... tak, mam nowego towarzysza. I tak dalej, i tak dalej. Zajmijmy się najpierw tym gościem, spróbuję go zabić. Ona jakoś sobie z nim gra. Dobra. Draśne liczby, tylko mi się chyba nie podpaliło. Okej. Okay. Teraz go chyba spróbowaliśmy, co? No, nie fajnie. Dobra. Pchnięcie. Zranienie. Okej. Okay. O, jakieś kombo nam przywali. Zobaczmy, czy możemy się wyzyskować. No, nie możemy. W sumie mogą ją zbawać, ale... Dobra, został już tylko jeden. Stawmy nową zdolność. Jest taka zdolność zespołowa. Skoordynowanie czynności ze zwrotką, by powalić wroga, następnie uderzyć go po udry z krwotok. Okej, okay, zobaczmy to, jak to działa. Dobra, ona powala. A ja cię. Bardzo ładnie. Dobra. I can tell you didn't spend the conquest in a diplomat's tent. Próbowałem. I'm Verse, by the way. But there are more important things to take care of than introductions. Those Vendrian guard we killed didn't come alone. Dlaczego Gwardia Wendryńska postanowiła zaatakować? My guess? The Vendrian guard are testing our strength in battle, learning how we perform before they organize a real offensive. That or they're really, really desperate to get beyond the mountains and couldn't wait until nightfall. Walka idzie ci jak burza. Jaką rolę pełnisz w armii? A Scarlet Fury, one of the elite killers of our ignoble gang. You'll see more than a few of us around camp, but don't let that fool you. We're a rare breed. Most of the soldiers in the Scarlet Corps are little more than farmers and children armed with rusted forks. Makes them easier to control. The voices of Narat called his best fighters to this siege. There must be something important about Vendrian's well, though don't ask me what. The Archon isn't in the habit of spilling secrets. No, to ciekawa informacja. Dobra, wyjaśnij mi, co tutaj robisz. The voices of Narat told me to intercept you at Edgering Ruins before you busied yourself solving all of the camp's problems. Guess I was too late. You're due for a meeting with the Archons, but we should handle the small matter of this ambush first. Jeżeli jesteś gotowa, to ja też. Eager. I like that. Before we go, you might search among the remains of our fallen comrades. Wherever they're bound, I doubt they'll miss their boots, much less any rings or any useful iron they might be clutching. Okej, rozumiem. Takie podejście. Bardzo praktyczne. No reason to pity the fallen. Before long, we might wish we'd joined them here. But at least we'll enjoy heavy pockets and warm toes. For the voices of Narat! Za głosy Narata. Co za dziwna nazwa w ogóle dla jednego gościa. Głosy Narata. Okej, dobra. Tutaj chyba parę rzeczy, którą będziemy zainteresowani. Zniszczona zbroja. Można sprzedać, to nie. Skórę. Mamy zwój pomniejszy sigil chwytu. Zaraz to zobaczymy. Mamy mniejsze mikstura leczenia. Oraz hełm szkarłatnej furii. Co więcej tu mam? Chyba nie. Dobra. No zobaczmy. Ten hełm jej się przyda, ponieważ ona nie ma żadnego hełmu. To zwiększa odbicie o 9%. Oraz celność plus 3. Okej, okay. Nie wiem jak założenie hełmu może poprawić czyjąś celność, ale... Ale ten hełm tak robi. Okej, okay, fajnie. Co my tu mamy? Mamy zniszczony naszyjnik.
Żywotność plus 1. Okej, no to bierzmy, czemu by nie, chociaż jej bardziej by się przydała żywotność. No to mamy zwój. Ten zwój zawiera magiczny akcent, który nieco zwiększa zasięg zaklęcia. Okej, dobra, zaraz wam pokażę, o co w tym chodzi. Dobra, sełka, mikstura ochrony, załóżmy sobie coś. Okej, jeszcze dostaliśmy dwa przedmioty za tam jakieś zarejestrowanie na stronie Paradoksu. Między innymi to jest jakiś miecz jednoręczny, który ma przy trafieniu bronią cel wróg ładuje energię przeciwników o niskim poziomie zdrowia, przez co po śmierci wybuchają. To naszej nowej towarzyszce może się przydać, ona ma jakieś dwa miecze. Pomniejsza celność i pomniejsze parowanie. Pomniejsze parowanie, parowanie plus 4. A pomniejsza celność, celność plus 4. Możemy sobie porównać. Spiżowe pierścienie. Okej. To jest chyba nasza waluta. To ciekawe. Nie zwróciłem jeszcze uwagi na walutę, ale wygląda na to, że jest podzielony na spisz, miedziaki oraz na żelazo. To wygląda na to, że ten miecz tak jest troszkę gorszy od tych, które ona ma, więc na razie nic nie będziemy zmieniać. Okej, dobra. A co do tego akcentu, który znaleźliśmy? W grze jest system tworzenia zaklęć. Tak. Można generalnie tworzyć nowe zaklęcia. One tam pewnie mają jakąś predefiniowaną listę. Generalnie wygląda tak, że wybieramy jakiś rdzeń, powiedzmy ogień. Potem wybieramy sigil. Na razie mamy tylko sigil z ogniskowania, które potrafi tworzyć tylko zaklęcia na bardzo mały dystans. Do tego możemy dodać jakiś akcent, na przykład zwiększenie zasięgu. To by nam zwiększyło zasięg do 4 metrów. Okej, ale czy to dodatkowo coś robi? Czas ochłonięcia ten sam. Chyba nie. Okej, no to wiecie co, weźmy to zaklęcie, w takim razie przyda nam się. Tak, dodatkowe zaklęcie, dobra. I coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? A, dobra, tędy. Jakieś obozowisko. Sporo ich przyszło. Tarkis Demos. Patrzeć przed siebie, nie za siebie. Wojnik Wadi Wendryński liczył, nosząc swoje falaksy, bo słowa giną w zgiełku bitwy. Odstąp, albo to urowisko będzie twoim grobem. Dobra. Podziwiam twoją odwagę, ale proszę cię, byś skończył z tymi głupstwami i odłożył broń. Nie ma szans. Jeśli się poddam, to niech bym nie zginął. Przynajmniej bierzemy ze sobą kilku kundli krosa na wycieczkę ku pustce. Posiłki z karłatnego chóru, szybko! Okej. Staniemy jakąś pomoc przynajmniej, nie będziemy musieli sami ich zabijać. Rozprawiać się z wiarołomcami, niech żaden nie ucieknie. Na czole czerwonej grupy nadciąga z południa posiłków idzie krwiopiewczyni i zdobiona laska pulsuje czerwonymi błyskami. Kosz jest magiczny sigil i bezwzięczne poruszając ustami krwiopiewczyni rzuca serię zaklęć wojowników gwardii werdyńskiej, otacza czerwoną poświatą, a magia chórzys. Wciera się do ich umysłów i zaślepia ich gniewem. Utrzymać pozycję! Wy trzymajcie się ścieżki! Nie nawiązujcie walki, musimy uciekać! Mąż uwolni niechętnie szykuje się do walki. Okej. Dobra, ty podejdź. My ją może najpierw zbafujemy. Tak, rzucenie zaklęcia. Czy co, muszę chyba to trochę zmienić, bo sobie się postawiłem. Gdy wróg zaczyna zaklęcie. Okej, tak, tego nie chcę. Tak. Dobra.
teraz może podpalmy tego. Nie, sorry. Jego najpierw atakujemy. Fajnie. Ha, to mi zajęło oba. Cooldown na oba. Okej, okay, ciekawe. Na podstawie czego to jest w takim razie ustawione, ale spoko. Dobra, drugiego spróbujmy w takim razie wyrazić. Dobra. Nie udało się. Fajnie, teraz możemy spróbować tą akcję zespołową. Podcięcie. Ładnie. Tylko jeden został. I widzimy, że w międzyczasie nasze zdolności rosną. Będziemy mogli na to za chwilę spojrzeć. Szybko, co się dzieje na klifie? Pojmali dowódcę! Dobra, zaraz tam spojrzymy. Ale najpierw wiecie co, spójrzmy na to, co tutaj jeszcze mamy. Okej. Okay. Jakiś pogięty spiżowy miecz. To nie jest coś, co nas interesuje. No, na z grubsza ociosanym palu zatkniętych jest kilka czaszek. A, dobra, to już widzieliśmy. Na wozie leżą rozrzucone zbroje i broń. Na każdym mostrzu widać rodzaju i wszystkie elementy zbroi wymagają naprawy. Okej. Okay. Dobra, tu mamy jakieś zboże. Okej, okay, jakaś opaska. Na chwilę spojrzymy. Hegemon nakazał wymazać pierwotne godło zgardzonych z pamięci. Zgardzeni trzymali się... Tak. Zgardzeni trzymali się wydrapanych symboli przez ponad 100 lat i nosili je z dumą. Okay, ciekawe dlaczego Hegemon na to coś takiego kazał zrobić, ale może się dowiemy w takim razie. Dobra, na sobie. Okej, okay. Buff. I got it. Zobaczmy tą opaskę, którą znaleźliśmy. Odbicie 1%, cenność plus 1. Cenność minus 1 sekund odzyskiwania gotowości, więc ta opaska chyba lepiej działa niż nasz hełm. Więc trochę głupiej wygląda, ale czego się nie robi. W statystyk. Dobra. Na tym podatnym sztandarze widać wydropane godło zgardzonych. Pierwotny symbol armii odszedł nie pamięć, jak robowy Asze nigdy nie zastąpił go nowym, ponieważ wolał stare godło od wszystkich innych. Dobra. Tu ktoś jest. Kosma. Co ty wyprawiasz? Ciągniesz na mnie uwagę. Dobra. Jakieś przedmioty. Ciężkie nagoleniki. Tego już nie będziemy potrzebować. Dobra. Co my tutaj mamy? Oho. Pelok Styrel. Schowajcie broń, albo przekonamy się, jak długo będziecie krzyczeć, zanim roztrzaska się na dnie tej rozpadliny. Tkwiący między zboczami a grupką wściekłych żołnierzy wieromłomca trzyma oficera skręconych, przykładając nóż do jego gardła. Pipe, otroszyć go! Nie przyjmujcie się mną! Grobowy Asze nas ochroni! Oficer skręconych krzywi się, bo spod jego kirysu sączy się krew. Słyszałeś? Sam kazał ci użyć tego swojego nożyka. Na co jeszcze czekasz? Na błogosławieństwo? Nożyka? Jeżeli tak bardzo chcecie śmierć swojego towarzysza, podejdźcie krok bliżej. Okej, okay, nie jesteśmy wojownikami, żeby użyć opcji z atletyką, która pewnie by spowodowała jakieś wyrwanie sztyletu czy coś, ale... Ale dobra. Wypuść go, możemy... A może tylko skończysz w celi? A w celi z pewnością codziennie będą odwiedzać mnie pachołki szkarłatnego chóru, by nasycić swoje pragnienie tortur. Milcza mi śmierć. To głęboko niesprawiedliwe słowa, zapewniam cię, że odczuwamy raczej głód tortur niż pragnienie. Ale masz słuszność i mamy współczucie dla tych, którzy zgardzili naszym miłosierdziem. Jeżeli żaden z was głupcy nie potrafi się z nim rozprawić, ja to zrobię. Okej, dobra. Słyszeliście Dratusa? Jest gotów na śmierć. Okej, okay, wrogo zgardzenie, skończ przychylność, tak. Dobra, tak, zobaczymy, czy grubowy Asze go ochroni. Okej, okay, może nie powinienem tego robić. Tylko zapracować w zgardzonych, skoro i na nich bardziej zależy. Dobra. Śmierć Hegemonowi, śmierć Archontom!
chwili, gdy ciało Drakusa osuwa się na ziemię, żołnierze wzgardzonych rzucają się naprzód, wyskakując, zamieniając wiarłomce w krwawy strzał. Tak, nie udało nam się ocalić tego gościa, cóż trudno. Śmierć Drakusa skomplikuje sprawy. Był znakomitym dowódcą. Wobec strat, które ponieśliśmy w tej wojnie, jestem następna w kolejności do objęcia dowództwa. Mam nadzieję, że zdołam być choć w połowie tak dobrą przywódczynią jak Drakus. Jeden z żołnierzy znalazł przy wiarłomcach jakieś magiczne bazgroły. Pomyślałam, że jako uczony w piśmie może mógłbyś... Okej. Okay. Tak, umiejętność czytania pisana na północy jest rzadkością. Niewielu żołnierzy wzgardzonych potrafi odczytać więcej niż kilka słów. Teraz umiejętność czytania i pisania nie jest powszechna, ale szlacheckie rady, bla 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 bla. Dobra, spadaj pergaminy. Pergaminy zawierają ten sam tekst pisany różnym pismem. Wyjaśnia, dlaczego Gwardia Wędrieńska chce obalić archontów i hegemona i wypędzić ich armię teraz. Nie są zaadresowane do konkretnej osoby, natomiast wzywają wszystkich, którzy pozostają lojalni wobec młodszych krajów, do zgromadzenia się przy studni Wędriena. To ciekawe. Ciekawe, czym są ci wszyscy, którzy pozostają lojalni. Okej, okay, ulotki propagandowe próbują przyciągnąć do siebie więcej zdrajców. Prawdopodobnie były inne grupy usiłujące wydostać się z doliny, ale możemy przynajmniej być spokojni, że zatrzymaliśmy tych tutaj. Szkoda, że takim wielkim kosztem. Archonci czekają cię w obozie zgardzonych. Kiedy będziesz gotowy, wyjdź przez bramę na południowym wschodzie i podążaj w tym kierunku przez pogórze. Okej. Okay. Coś tu jeszcze mamy? Okej, okay, jakiś przedmiot? Jakiś miecz. To jest miecz dwuręczny, więc raczej nie będziemy go z niego korzystać. Ser oraz sigil odległego uderzenia. Okej, okay, to jest coś, co nam się przyda. Dobra. Okej. Okay. Osełka. No sobie, pan też przybity przez ataki 2 przez 30 sekund. Żołnierze wyjeżdżający do strzałek dostrzenia mieczy zwiększających. Tak. Tłumaczenie tak rzeczywiście jest trochę słabe. Na sobie pan też przybity przez ataki 2. A tu generalnie chodzi o to, że ataki przebijają pancerz 2. Coś takiego, o to tu chodzi. Okej, okay, dobra. Mamy nowy sigil. Sigil odległego uderzenia. Zaraz wam pokażę, o co to chodzi. Oraz mamy bracoletkę szybkopalcego. Która zwiększa nam chyżość. Chyżość zmniejsza nam cooldowny, więc zdecydowanie nam się przyda. Dobra. Teraz mamy jakiś narkotyk, czy coś takiego. Dobra, nieważne. Ponadto możemy stworzyć dzięki temu nowe zaklęcia. To moglibyśmy wyrzucić, co? Tak. Chyba mamy już lepsze. Możemy sobie teraz nowy sigil, z nowego sigila stworzyć. Więc my stwórzmy sigil mrozu. Znaczy... I teraz weźmiemy sigil odległego uderzenia. Co pozwoli nam stworzyć zaklęcie na daleki zasięg. Ma chyba większy czas ochłonięcia niż te podstawowe. Tak, sporo większy, ale też obrażenia ma większe i ma większy zasięg. I ponadto możemy jeszcze użyć ten akcent. Tak. To wszystko zwiększa nam poziom wymaganej wiedzy, ale póki co ma wiedzy sporo, więc nie będzie z tym problemu. Więc okej, okay, stwórzmy sobie to. I coś może byśmy chcieli usunąć, żeby stworzyć sobie odległą kulę ognia. Zimny uścisk. Paląca dłoń. Zastanawiam się, czy którą z tych chcę usunąć. Ale chyba usunę to. Zamiast tego zrobię sobie właśnie ogień, sigil odległego uderzenia i to będzie ognista kula. Również obrażenia ma chyba troszkę lepsze.
Obszar działania wróg. Aha, czyli to będzie chyba OE. Dobra, zobaczymy. Wykorzystamy to w walce. Ok, zobaczmy jeszcze, co by się stało, gdybyśmy sigil wyboru dali. Ok, nie mamy. Nie mamy takiej opcji. Ok, dobra. Czyli nie można wykorzystać wszystkich możliwych kombinacji. Ok, dobra. Ok, czy mogę to zobaczyć, jak to będzie działać? Tak, to rzeczywiście jest OE. Fajnie. Can't do that. Dobra. W następnym odcinku idziemy dalej. Idziemy do obozu Archontów i zobaczymy generalnie, co tu się dzieje. Tak jak mówiłem, nie grałem za dużo w tę grę, więc na razie jeszcze mniej więcej wiem, co się dzieje, ale za chwilę już będą nowe dla mnie tereny, ok. W każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!